Piłkarze suwalskich Wigier są już gotowi na wiosenne mecze pierwszej ligi. Na 4 dni przed inauguracją tegorocznych spotkań zaprezentowali się kibicom suwalskiej hali Osir. Zimą zespół wziął udział w dwóch zagranicznych zgrupowaniach na Litwie i w Turcji. Rozegrał 12 sparingów. Ich bilans jest imponujący: 9 zwycięstw, 2 remisy i tylko 2 stracone bramki. Dobrze wkomponowali się w zespół nowi piłkarze: Łukasz Moneta z Legii Warszawa, niedawny król strzelców litewskiej ekstraklasy Nerijus Walskis, Robert Hirsch z Bytowi Bytów oraz imponujący skutecznością w Olimpii Zambrów Kamil Zapolnik. Robimy systematyczne postępy i powinniśmy dostarczyć kibicom dużo radości, mówi Zbigniew Kaczmarek, trener Wigier. Nowi piłkarze zostali życzliwie przyjęci i dobrze wkomponowali się w zespół, dodaje. Uważam, że tak, że jeżeli chodzi o siłę ofensywną, na pewno tak, bo z tym był problem. Nie strzelaliśmy dużo bramek. Defensywa, zespół w defensywie grał poprawnie. Nie jesteśmy najgorszym zespołem, jeżeli chodzi o stracone bramki, ale tutaj, jeżeli chodzi o strzelanie, był problem. I tutaj skupiliśmy się na tym, żeby znaleźć czterech zawodników ofensywnych i nam się to udało. Ci zawodnicy w sparingach pokazali się z dobrej strony, ale tak jak powiedziałem, mistrzowskie mecze albo potwierdzą, że zrobiliśmy dobry ruch, albo będzie potwierdzą, że nie zrobiliśmy dobrego ruchu tego, tak? Także liczymy na to, że będzie dobrze, bo tak przynajmniej to wyglądało w sparingach. Wigry już dawno nie miały tak dobrych wyników w meczach kontrolnych. Pokonały m.in. występującą w Ekstraklasie Jagiellonię, pierwszoligowy Stomil Olsztyn, czołowe drużyny litewskie oraz silnych pierwszoligowców z Ukrainy i Kazachstanu. Forma rośnie, ale wszystko zweryfikuje liga, mówi bramkarz Karol Salik, kapitan suwalczan. Sparingi napawają optymizmem, ale liga wszystko zweryfikuje. Na pewno pierwszy mecz będzie bardzo ważny dla układu tabeli. Można powiedzieć, że pierwszy mecz rundy wiosennej, a już mecz o 6 punktów i jestem pełen nadziei, pełen optymizmu, że ta runda będzie udana i spokojnie się utrzymamy. Wspólnie ze sponsorami zapewniliśmy drużynie idealne warunki przygotowań. Mam nadzieję, że to zaprocentuje w lidze, mówi Dariusz Mazur, prezes Wigier. Staraliśmy się, co w naszej mocy, żeby stworzyć najbardziej dogodne warunki do tego, żeby ten zespół był dobrze przygotowany do rundy wiosennej. No i wydaje mi się, że udało nam się to zrobić, bo piłkarze wtedy, kiedy były zmrożone boiska, mogli trenować na obozie w Mariampolu, na sztucznej murawie pod dachem. Później, kiedy były też różne warunki atmosferyczne, przez 2 tygodnie przebywali w Turcji, mieli tam doskonałe warunki do treningów, do wypoczynku. Już zresztą po raz drugi w tym samym ośrodku. No i zobaczymy. Wyniki meczów sparingowych jakby pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość, natomiast są to tylko mecze towarzyskie. Tak naprawdę 8 marca będzie taka pierwsza weryfikacja, na jakim jesteśmy etapie, jak wygląda poziom sportowy tego zespołu i wtedy okaże się, czy te wszystkie, ten trud zawodników, trenerów, działaczy, kibiców zostanie uwieńczony sukcesem. Prezentację pierwszoligowej drużyny Wigier uświetnił koncert Tomasza Organka. Odnoszący coraz większe sukcesy wokalista, autor przeboju Głupi Ja, urodził się w Suwałkach i przez lata był związany z Suwalszczyzną. Nic dziwnego, że kibicuje Wigrom. Organek otrzymał w prezencie klubową koszulkę ze swoim nazwiskiem. Kibice mogli wziąć udział w konkursach, porozmawiać z piłkarzami oraz zrobić sobie z nimi zdjęcie.